Dzień dobry Państwu, Katarzyna Pakosińska w stroju retro się bardzo przed Państwem nisko kłania i bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc Państwu wspaniałych wakacji, które dopiero się rozpoczęły, a my rozpoczynamy je we wspaniałym klimacie. To była bardzo zapowiedź konferansjerska i proszę mnie za nią bardzo, proszę mi wybaczyć ją w każdym razie. Dziękuję bardzo i oddaję już głos do studia. Dziękuję. W ostatnich czasach niezwykle modne jest takie etnofolk i miasto Częstochowa postanowiło z tej mody skorzystać. Tak narodził się pomysł na pierwszy częstochowski festiwal retro. Festiwal, który jest taką sentymentalną podróżą w czasy międzywojenne, w lata 20-30 ubiegłego wieku. Nie mogło zabraknąć częstochowskiego akcentu. Zespół Makabunda, który jest absolutną gwiazdą tego festiwalu, zaprosił inne gwiazdy, które w tej stylistyce retro świetnie się czują. Zaprosił m.in. Sonię Bohosiewicz, zaprosił m.in. Katarzynę Pakosińską, Mariana Opanie, Marysia Kijana. Także gwiazd będzie co niemiara po głównym koncercie After Party w klubie Tori, a tam sam wnuk legendarnego Mieczysława Foga, który zaprosi nas do tanga i foxtrota. Ostrzegali nas, uważajcie, bo w Częstochowie będzie, uważajcie, że będzie może lać, że może być publiczność dziwna. Nie jedźcie tam. A myśmy nie posłuchali. I proszę bardzo, Artur też jest Częstochowy. Dziwnie się śpiewa, jak na egzaminie, tak babcia, ciocia, siostra, tak dziwnie troszkę. Naprawdę przychodzą do was. Naprawdę, wszyscy siedzą, cały ten. Wszyscy. Dużo rodzina, duża rodzina. Duża rodzina. Próby natychmiast zrobiło się gorąco, 30 stopni, wszyscy się popiekli, a wiadomo, że już przyjechaliśmy wczoraj, więc trochę bractwo było zmęczone, więc to słońce nas tak rozleniwiło, że jednak na 2 godziny trzeba było się położyć i zupełnie nie wiem, dlaczego to Państwu opowiadam o tym. Ale jestem bardzo podekscytowana, ponieważ rozpoczął się koncert, za chwilę wchodzę z piosenkami, które będą absolutnymi premierami, ponieważ przygotowane są specjalnie na dzisiejszy wieczór tutaj. Pierwszy festiwal piosenki retro, także proszę trzymać kciuki. W ogóle się bardzo cieszę, że chłopaki mnie odnaleźli. W ogóle przez jakieś portale społecznościowe szukaliśmy się, znaleźli mnie i podobno jak szukali dziewczyny, która by tu się zmieściła jakoś tak stylistycznie w repertuarze, widzieli Pakosa, więc mi strasznie miło, że to odkryli, bo tak najbardziej moje klimaty, moje czasy i może nawet moja przygoda z kabaretem zaczęła się od tego, że właśnie uwielbiałam właśnie stare kino i wszystkie Jadzie Andrzejewskie, Jady to nie wypada, Jadwiga Smosarska, no jestem miłośniczką. Zresztą swoją pracę magisterską pisałam właśnie o tamtych czasach, tamtych kabaretach. Więc wszystko jest mi to bardzo blisko. Wszystkich nas łączy ta miłość do tamtych klimatów okresu międzywojnia, piosenek, rewi, kabaretu, filmu. Wszyscy mają podobne zainteresowania i no bo jest to naprawdę fantastyczna inspiracja do dziś. Przecież te piosenki, wiele z tych szlagierów jest zgrywanych. Każdy ma sentyment do takich utworów jak To ostatnia niedziela, czy właśnie Serce matki, Zimny drań. Jak mieliśmy okazję zobaczyć, publiczność śpiewała nawet. Także, no i też troszkę takich mniej znanych, no ale trzeba odkurzać te szlagiery. Ocalić od zapomnienia. Od czasu
kiedy z Wojtkiem Młynarskim robiliśmy teksty Hemara, Mariana Hemara, przedwojennego, słynnego twórcy. Potem robiliśmy Tuwima, potem innych twórców, nie tylko polskich, bo i francuskich, i rosyjskich. Zawsze te piosenki no, darzą się moją estymą i takim, że robię to z serca i lubię to. Zupełnie inny klimat niż na wszystkich imprezach do tej pory realizowanych, na przykład w ramach projektu Aleje Tu Się Dzieje, a przecież tych imprez jest całkiem niemało. 140 imprez w ramach 4 miesięcy, to rzeczywiście tu w Alejach dużo się dzieje. A właśnie Festiwal Retro Częstochowa, pierwszy tego typu festiwal, mam nadzieję, że spodoba się mieszkańcom i będziemy chcieli częściej realizować tego typu projekty. Jest pchli targ, są stare samochody, są ludzie poprzebierani na epokę lata 20. okresu międzywojennego. No i to, co leci ze sceny, to takie specyficzne, fajne klimaty. Liczę, że spodoba się to mieszkańcom. Retro Festival jest to moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Tego typu plac w Częstochowie po remoncie jest bardzo dobrym miejscem na organizację tego typu imprez. Jak Państwo wiedzą, właśnie tych kilkanaście stanowisk na dzisiejszej imprezie właśnie z antykami, ze starociami jest dzisiaj tutaj na miejscu i wiem, że oni są zadowoleni jako wystawcy i myślę, że częstochowianie również. Dzisiejszą atrakcją naszego biura podróży jest możliwość wygrania jednego z 3 voucherów o wartości 500 zł każdy. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety, która jest dostępna na naszym stoisku tutaj w czasie festiwalu retro. Jak Panie oceniają dzisiejszą imprezę? Bardzo nam się podoba. Czy warto robić tego typu imprezy w mieście? Oczywiście, jak najczęściej, a szczególnie w okresie letnim, kiedy są o sprzyjające warunki atmosferyczne i jest to naprawdę budujące i wiąże się z pięknymi wspomnieniami z młodości i no jesteśmy zachwyceni. No bo my jesteśmy tu praktycznie co tydzień na jakichś imprezach w mieście. My jesteśmy rozrywkowe osoby. Okres 20-lecia międzywojennego to okres szczególny. No tak, i wtedy takie były i melodyjne piosenki były, i słowa były piękne, i nie były krzykliwe, a nawet jak były takie energiczne, to dało się słuchać. No po prostu, ja że tak powiem, uszy nie bolały. W domu od dziecka były te rytmy, były te piosenki, pradziadka i nie tylko. W momencie, kiedy jakoś dojrzałość przyszła ogólnie wiekowa, nie wiem, 18, 19, 20 lat, sam po prostu w poszukiwaniach muzycznych zacząłem tak grzebać głębiej, aż doszedłem no, do tego, gdzie wszystko się zaczęło, można powiedzieć, czyli do retro i tak się zaczęło granie, propagowanie dorobku tej kultury, wznowienia wszelakie, takie jak te, które dzisiaj słyszymy na koncercie. To, żeby ludzie wracali do tego, do słuchania, ale też do nagrywania tego na nowo. Jak gdyby wczoraj wspominałem.